Nie żyje Stanisława Ryster, legendarna prezenterka telewizji polskiej oraz prowadząca teleturnieju Wielka Gra. Informacje o odejściu kultowej postaci telewizyjnej potwierdziła rodzina. Stanisława Ryster z wykształcenia była prawniczką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje życie związała jednak z mediami. Popularność przyniosło jej prowadzenie teleturnieju Wielka Gra. Gdzie można ją było oglądać od 1975 roku do 2006 roku. Wcześniej od 1966 roku prowadziła programy młodzieżowe. Ryster urodziła się 2 maja 1942 roku w Lwowie. Teraz smutne wieści o jej śmierci potwierdziła najbliższa rodzina. Jako pierwszy komunikat o odejściu prezenterki zamieścił Mariusz Machnikowski, jeden z wielokrotnych zwycięzców Teleturnieju. Jego słowa rozdzierają serce. Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to ona na pewno. Pochwalę się. W jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z jednym ze swoich ulubionych graczy. Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie. Tydzień wcześniej zaprosiłem ją na kawę, napisał Machnikowski. Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to ona na pewno. Pochwalę się. W jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z jednym ze swoich ulubionych graczy. Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie. Tydzień wcześniej zaprosiłem ją na kawę, napisał Machnikowski.